Witamy was serdecznie pokojem Bożym. Wir grüßen euch mit dem Frieden Gottes. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dzisiejsza sytuacja, w której przyszło nam żyć, jest nadzwyczajna. Die Situation, in der wir heute leben, ist für uns auch sehr ungewöhnlich. Ale chcemy dostosować się i dostosować się do tych praw, które ostatnio zostały przez rząd nasz wydane. Aber wir möchten uns auch an die Regeln halten und Verhaltensregeln, die unsere Regierung herausgegeben hat in den letzten Tagen. Wiemy, że jest to dla naszego wspólnego dobra. Wir wissen, dass das für unser Allgemeinwohl und für unser Wohl ist. Dlatego, że mamy czas nadzwyczajny, dlatego też i sposób, w jakim głosimy słowo, jest również nadzwyczajny. Und auch die Art und Weise, wie wir das Wort weiterbringen, ist eben auch außergewöhnlich, so wie diese Zeit, in der wir leben. Ale chwała Bogu, że daje nam i taką możliwość, którą możemy się podzielić Bożym Słowem i usłużyć Wam zwiastowaniem. Aber auch wir freuen uns darüber, dass wir auch auf diese Art und Weise euch das Wort Gottes nahe bringen können. Jakiś czas temu dotarło do mnie pewne zdanie. Nie pytaj dlaczego, lecz po co i w jakim celu. Vor einiger Zeit ist ein Satz zu mir gekommen. Frage nicht wo, warum, aber frage wozu. To, co przeżywamy, każdy z nas przeżywa inaczej, ponieważ różnie w różnym czasie jesteśmy, w różnym wieku. Jeder von uns nimmt diese Situation anders wahr. Jeder nimmt das auf seine Art und Weise in seinem Leben wahr. Ale wielu z nas, wielu ludzi naokoło nas zadaje sobie wtedy pytanie, jak zmienia się nasze życie, jak już zmienił się cały świat, w którym żyjemy. Und die Frage ist, wie hat sich die Welt, in der wir leben, mittlerweile verändert? Że tak coś malutkiego, coś, co nieuchwytne dla ludzkiego oka, że tylko odkryte poprzez mikroskop, może tak zmienić życie całej ludzkości. Dass etwas, was mit dem eigenen menschlichen Auge nicht sichtbar ist, aber mit einem Mikroskop sichtbar ist, so unser Leben verändern kann. Kiedy usłyszeliśmy na początku tego roku, że panuje wirus w Chinach i że wielu ludzi nie tylko zaraża się, ale i nawet umiera na skutek tej choroby. Und wo wir Anfang dieses Jahres gehört haben, dass in China sich ein Virus verbreitet, woran auch viele Menschen sterben. Przyszła taka myśl, być może ona dotarła do nas, to jest daleko od nas. Und vielleicht hatten wir dann so einen Gedanken im Hinterkopf, der uns irgendwo gesagt hat, das ist weit weg von uns. Ale po dwóch miesiącach znaleźliśmy się w centrum tego samego problemu, jaki, o którym wcześniej słyszeliśmy. Aber fast zwei Monate später sind wir jetzt selber in genau dieser Situation, wie sie dort hinten war. To coś bardzo malutkiego, nieuchwytnego dla oka zaraziło pół miliona ludzi na tym świecie. Und dieses kleine Etwas hat mittlerweile die eine halbe Million Menschen infiziert. 4% z tej liczby, z tej sumy pół miliona niestety zmarło. 4% dieser Anzahl von Menschen sind gestorben. Do dziś wielu ludzi również tu w Europie, niedaleko nas, w Hiszpanii, we Włoszech, umiera. Und auch heute in Spanien oder Italien, nicht weit von uns im Prinzip, sterben Menschen. Również umiera w naszym kraju, tu gdzie żyjemy. Und hier, wo wir leben, in diesem Land, sterben auch Menschen. Ale dobra wiadomość jest ta, że 1/3, pół miliona ludzi, 30% wróciło do zdrowia. Aber auch von diesen 500.000 Menschen sind ein Drittel mittlerweile auch schon gesund. I modlimy się za tych ludzi i naprawdę pragniemy, by oni również, wszyscy, którzy są zarażeni, wrócili do zdrowia. O to się modlimy.
Und wir bitten unseren Herrn darum, dass auch alle weiteren, die infiziert sind, gesund werden und dieses Virus überstehen. Bóg przez swoje słowo wielokrotnie ostrzegał świat, że przyjdzie na świat wiele nieszczęść, kataklizmów, również i ciężkich chorób. Und auch Gott teilt uns mit durch sein Wort, dass es solche Dinge geben wird auf dieser Welt, wo wir lesen von Kriegen, Hungersnöten oder Seuchen. Jeden z takich poselstw wygłosił Jezus, będąc na tej ziemi. Und eine dieser Mitteilungen hat auch Jesus uns mitgeteilt, als er hier auf dieser Welt war. W Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, czytamy dwa teksty, 11 i 26. Wenn wir im Lukas-Evangelium Kapitel 21 die Bibel aufschlagen und dort die Verse 11 und 26 lesen. Czytamy słowa. I będą wielkie trzęsienia ziemi, i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu na te rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen geben. Unerklärliche Erscheinungen am Himmel werden alle Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Czy żyjemy już w tych czasach, gdy to właśnie przychodzi, zwiastując zbliżający się koniec? Und wir leben genau in diesen Zeiten, wo auch sich das Ende immer mehr an uns heranschiebt. Natężenie pewnych zjawisk powoduje, że codziennie prawie dochodzą do nas te wiadomości o wielkich, strasznych rzeczach, które dzieją się na świecie. Und tagtäglich kriegen wir die Informationen über schreckliche Dinge, die sich auf dieser Welt abspielen. W Księdze Jonasza Bóg wysyła proroka Jonasza do jednego miasta o nazwie Niniwa. Und in dem Buch Jona lesen wir, dass Gott eben Jona als Propheten schickt in die Stadt Ninive. W tym czasie według historyków Niniwa była jedną z największych miast na świecie, w starożytnym świecie. Und in der damaligen Zeit war das eine der größten Städte, die existierten. To można dziś porównać do wielkich metropolii jak Nowy Jork, Singapur czy inne miasta. Und das kann man heutzutage vielleicht vergleichen mit New York oder Singapur, welches riesige Städte sind. I Bóg chce wysłać Jonasza do tego miasta, by zapowiedzieć, że to miasto zginie poprzez katastrofę. Und Gott schickt Jona dort an diesen Ort, um diesen Menschen sie vorzubereiten, dass diese Stadt untergehen wird. I że zginie na wskutek grzechu i niemoralności i wszystkiego zła, które w tym mieście się dzieje. Und diese Strafe halt kommt, weil dort Sünde und Unmoral herrscht in dieser Stadt. Jonasz przybywa do miasta Niniwa. Jona kommt in diese Stadt nach Ninive. Oczywiście po wielu problemach, osobistym doświadczeniu, w którym o mało nie zginął. Und auch mit seinen eigenen Problemen und Schwierigkeiten, wo er beinahe sogar ums Leben gekommen wäre. Bo tak naprawdę nie chciał do Niniwy iść, dlatego uciekł sprzed oblicza Bożego. Eigentlich wollte er gar nicht nach Ninive kommen, er ist vor Gott abgehauen. Ale Bóg konsekwentnie prowadził Jonasza, by wreszcie dotarł i ogłosił tą misję o nadejściu katastrofy. Aber Gott führt und leitet ihn durch das alles, damit er endlich an diesen Ort kommt, damit er endlich diese Katastrophe auch ankündigen kann. Pytanie jest dzisiaj do nas, czy Bóg chce nadal ostrzec ten świat i czy potrzebuje dzisiejszych Jonaszów, którzy powiedzą, zapowiedzą po zbliżających się znakach przyjścia. Und die Frage ist, ob Gott diese Welt wieder warnen möchte und dass wir ganz viele Jonas benötigen, die diese Welt warnen. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że jak usłyszą ci, którzy, na których ma przyjść nieszczęście, skoro nikt im tego nie powie.
Und ein anderer Abschnitt in der Bibel stellt die Frage, wie sollen die Menschen vom Ende erfahren, wenn keiner da ist, der es ihnen erzählt? I tu jest pytanie do nas, czy Bóg nie chce nas wykorzystać, byśmy mówili o tym, co ma nadejść na ten świat. To, co pisze w Piśmie Świętym. Und die Frage ist, ob Gott uns nicht jetzt auch gebrauchen möchte dafür, um die Menschen zu warnen vor dem, was auf diese Welt kommt. Jonasz przybywa wreszcie do Niniwy. Jona kommt in Ninive an. Jest napisane, że to miasto, żeby go obejść, potrzeba było 3 dni drogi na pieszo. Und wir lesen, dass es sozusagen 3 Tage benötigte, damit Jona durch diese Stadt gehen konnte. Ale ciekawą rzeczą jest, że Jonasz po pierwszym dniu swojego poselstwa, swojej misji. Und das Interessante daran ist, dass Jona nach dem ersten Tag, wo er predigt, widzi, że ludzie zaczynają pokutować, zaczynają żałować, zaczynają się modlić, wołać do Boga. Sieht er, wie die Menschen Buße tun, wie sie anfangen, Gott Vergebung zu bitten, zu fasten. Widać, jak poruszyło ich to słowo i chcą zmienić losy swojego miasta i swojego życia. Und wie sie diese Nachricht bewegt hat und sie das abwenden möchten, wie sie diese Katastrophe von sich fernhalten möchten. Być może dotarło kiedyś wcześniej do nich słowo, że Bóg Wszechmogący, który ma władzę, jest też i łaskawy, i litościwy dla każdego, kto przychodzi i woła o pomoc. Und vielleicht haben Sie schon vorher mal die Nachricht irgendwo gehört, dass dieser Gott auch ein gnädiger und barmherziger Gott ist, der Vergebung mitgeben möchte. I kiedy ta księga, przy końcu tej księgi czytamy następujące słowa, które Bóg mówi do Jonasza. Und am Ende lesen wir dieses Buches, Jona, lesen wir dann Worte, die Gott zu Jona sagt. Księga Jonasza, 4 rozdział, 11 wiersz. Das Buch Jona, Kapitel 4, Vers 11. Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje 120 tysięcy, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co dobre, a złe. Ich aber sollte Ninive nicht mehr verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere? I myślę, i takie mam głębokie poczucie, przekonanie, że Bóg się nie zmienił, że Bóg cały czas pragnie uratować, a nie zatracić. Und ich habe im Hinterkopf die ganze Zeit, dass Gott retten möchte und nicht zerstören möchte. Kiedy Jezus był na ziemi, jego Syn powiedział zdanie, nie przyszedłem zatracić grzeszników, ale aby ich zbawić. Als Jesus, Gottes Sohn, auf dieser Welt war, sagte er, ich bin gekommen, nicht um die Sünder zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Może dlatego, przez tą sytuację, w której żyjemy, kiedy słyszymy o nieszczęściach, o chorobach i o śmierci wielu ludzi. Und deswegen, wenn wir in dieser heutigen Zeit über Krankheiten und über Unglücke hören, to może właśnie jest to kolejny głos Boga, który mówi, przyszedł czas, byś zastanowił się, byście się zastanowili się nad swoim własnym życiem. Und vielleicht ist das auch der Moment, wo Gott uns anstupsen möchte und sagen möchte, es ist jetzt die Zeit, wo du über dein Leben nachdenken sollst. Jedna kobieta niedawno poprosiła moją żonę, by ona pokazała jej w Biblii, gdzie jest napisany ten tekst, który przed chwilą cytowałem, tekst, gdzie Jezus mówi o nieszczęściach, o chorobach, które przyjdą na ten świat. Und vor einiger Zeit bat eine Frau, meine Ehefrau, darum, ihr zu zeigen, wo in der Bibel Jesus diese Worte sagt über die Unglücke und über die Seuchen. I to może są takie małe akcenty tego, co stało się w Niniwie, że kiedy przyszło Słowo Boże, to ludzie zaczęli wołać i szukać ratunku w Bogu i w Jego wybawieniu. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass in dem Moment, wo
diese Katastrophe angekündigt wird, auch in Ninive, die Menschen anfingen, Gott zu rufen. Postawiłem sobie przed kilkoma dniami takie pytanie. Ich habe vor einigen Tagen mir eine Frage gestellt. Co Bóg chce mi osobiście przekazać poprzez to, że znalazłem się razem z wami wszystkimi w centrum pandemii w Europie? Habe ich mich gefragt, was möchte Gott mir zeigen, uns allen zeigen, die wir jetzt in dieser Pandemie in Europa stecken? Na razie znalazłem trzy odpowiedzi, trzy punkty, o których chciałem w zakresie powiedzieć. Und ich habe drei Punkte gefunden, über die ich mit euch teilen möchte. Ale mam prośbę do was wszystkich. Aber ich habe eine Bitte an euch alle. Jeśli oczywiście zechcecie. Das ist natürlich freiwillig. Zadaj sobie to pytanie, co Bóg chce ci przekazać, jaką wiadomość w tym czasie, w którym teraz przyszło ci żyć. Frag dich, was möchte Gott dir mitteilen in dieser Zeit, in der du heute lebst? W czasie koronawirusa, w czasie pandemii. In der Zeit des Coronavirus, in dieser Pandemie. I kiedy znajdziesz jakąkolwiek odpowiedź, napisz to na kartce. Und wenn du eine Antwort für dich findest, dann schreib sie doch auf einen kleinen Zettel. I kiedy zapiszesz, schowaj tą kartkę i po czasie, kiedy, jak mamy nadzieję, minie pandemia, otwórz to, tą kartkę i spojrzyj, co napisałeś. Und dann nimm diesen Zettel und verstecke ihn und dann, wenn, so hoffen wir, diese Pandemie dann zu Ende ist und vorbei ist, dann hol diesen Zettel nochmal raus. I życzę ci, żeby te myśli prowadziły cię w tym życiu po okresie ciężkim, w którym jesteśmy teraz. Und ich hoffe, dass diese Worte dich dann weiterhin tragen werden nach dieser ganzen Zeit. A teraz wracam na końcu do swoich trzech punktów. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch an meine drei Punkte kommen. Po pierwsze, przypomniało mi Słowo Boże, że życie jest jak trawa. Das Wort Gottes hat mir, sagt mir das und erinnert mich daran, dass das Leben wie Gras ist. Kiedy Izajasz, został również inny prorok Izajasz posłany, tym razem do narodu izraelskiego, by też głosił czas nawrócenia się, czas odwrócenia się od złego. Als auch Jesaja von Gott berufen wurde, als Prophet aufzustehen, aber zum Volk Israel selber zu gehen und ihn sie aufzurufen und ihnen wtedy, Mitteilung von Gott zu machen. Wtedy Bóg mówi, wołaj do tego narodu, idź i wołaj do tego narodu. Sagt Gott auch zu ihm, geh und rufe zu diesem Volk. Bóg czasami widzi, że już mówienie jest za słabe, że potrzebne jest wołanie. Und manchmal sieht auch Gott, dass Reden alleine nicht reicht. Manchmal muss man rufen und schreien. Kiedy widzimy, że ktoś nas nie słucha, wtedy wołamy. Wenn wir merken, dass jemand uns nicht hört, dann rufen wir. Czasami robimy to do swoich dzieci. Häufig machen wir das zu unseren eigenen Kindern. Czasami dzieci wołają rodziców, jeśli ci akurat mają odwróconą uwagę. Oder manchmal andersrum. Manchmal rufen uns unsere Kinder, wenn die Eltern gerade mit was anderem beschäftigt sind und nichts bemerken. Ale Bóg mówi do Izajasza, wołaj następujące słowa. Aber Gott sagt zu Jesaja, sage folgende Worte. Rufe folgende wołaj, Worte. Że życie jest jak trawa. Rufe aus, dass das Leben wie Gras ist. Rano piękna, zielona, pod wieczór skoszona. Jest już martwa. Morgen grün und saftig und abends gemäht und grau und vertrocknet. Jeśli to człowiek zrozumie, wenn das der Mensch versteht, zastanowić się nad resztą swojego życia, i to jest mój drugi punkt. Und dann fängt er an, über sein Leben nachzudenken, und das ist mein Punkt 2. Jak spędzę moje resztę mojego życia, które Bóg mi da, wierzę, że mi da część życia, resztę przeżyć. Was mache ich mit meinem Leben, mit dem Rest meines Lebens, der mir bleibt, den Gott mir schenkt? Będę wzrastał, będę się zmieniał na lepsze? Werde ich wachsen, werde ich mich zum Besseren verbessern? Czy jestem zdolny coś poświęcić, by to osiągnąć? Bin ich bereit, etwas zu opfern, um etwas zu erreichen? Paweł pisze, wykupujcie czas, bo dni są złe.
Das Wort sagt uns, oder Paulus sagt uns, dass wir die Zeit auskaufen sollen, denn die Zeit ist eine böse Zeit. Das lesen wir im Brief an die Epheser, Kapitel 5. Mówi o kupowaniu, a więc kupowanie polega na tym, że oddajesz coś, by w zamian coś otrzymać. Und Paulus spricht, benutzt das Wort kaufen, etwas abzugeben, um etwas anderes zu erlangen. Pokazuje, że nie można mieć wszystkiego, że trzeba coś oddać, by coś zyskać. Und das zeigt uns, dass wir auch etwas abgeben müssen, um etwas zu empfangen. I trzeci punkt, na który chciałbym się z wami podzielić. Und der dritte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, to jest punkt, jaka mam relację z moim Panem? Das ist die Frage, welche Beziehung führe ich mit meinem Herrn? Bo przecież jest napisane też w Słowie Bożym, że jak blisko jestem Jego, tak blisko On jest mnie. Weil auch uns das Wort sagt, dass wenn wir nah bei ihm sind, ist er uns auch nah. I w Psalmie 139 pisze Dawid, król Dawid, bardzo ciekawe słowa. Und im Psalm 139 schreibt König David sehr interessante Worte. Ja nie wiem, czy Dawid wiedział, co to jest służba medyczna. Być może nie wiedział. Ich weiß nicht, ob David wusste, was ein medizinischer Dienst ist. Nie wiedział, nie wiem, czy miał swojego lekarza. Wir wissen auch nicht, ob er seinen persönlichen eigenen Arzt hatte. Wiemy o tym, że my od czasu, kiedy nic się nie dzieje, jednak do lekarza idziemy. Aber wir wissen auch selber, dass wenn lange Zeit nichts passiert, wir auch trotzdem irgendwann zum Arzt gehen. Może młodzi ludzie to jeszcze nie przeżywają, ale akurat w moim wieku co dwa lata zgłaszam się do lekarza i po prostu idę na tak zwany Checkuntersuchung, po prostu na ogólne badania. Testowe. Und vielleicht bei jungen Menschen ist das nicht so, aber bei mir persönlich ist es so, dass ich alle zwei Jahre mich beim Arzt zeige und mich durchchecken lasse für eine Standarduntersuchung. Wtedy, kiedy przychodzę, mówię, panie Duże, proszę mnie zbadać wszystkie moje organy, całe moje wnętrze, czy wszystko jest w porządku. Und ich komme zu diesem Arzt und sage ihm, checken Sie mich bitte durch, gucken Sie, ob alles bei mir in Ordnung ist, meine Organe, mein Körper, ob alles dort so läuft, wie es soll. I lekarz powoli zaczyna badać wszystko, co we mnie jest. Und dann fängt der Arzt zu untersuchen und guckt alles, was in mir drin ist. A na końcu odbywa się rozmowa. Und am Schluss kommt es dann eben zu einem Abschlussgespräch. Wtedy słyszymy od naszego lekarza, proszę to robić, a tego nie robić. Dann hören wir von unserem Arzt, bitte das hier anfangen zu tun, das hier aufhören zu tun. Proszę robić sport, proszę się nie objadać, proszę zrobić wszystko, by zdrowie funkcjonowało dobrze. Machen Sie Sport, essen Sie nicht so viel und kümmern Sie sich um einen gesunden Lebensstil. Czasami ukazując na pewien organ, mówi, proszę uważać szczególnie na wątrobę czy na inne organy. Und manchmal sagen sie dann solche Sätze wie, achten Sie bitte auf Ihre Leber oder auf ein anderes Organ. Psalmie 139 David mówi takie słowa. Im Psalm 139 sagt David folgende Worte. Brzmi, jakby naprawdę przyszedł do lekarza. Und das klingt irgendwie auch ein bisschen so, als wenn er wirklich zum Arzt kommen würde. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą wieczną. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hole mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Zrozumiałem, że jest szczególny czas, bym poprosił Boga, by bardzo mocno, bardzo głęboko wniknął we mnie. Und ich habe verstanden, dass wie ich jetzt in einer Zeit lebe, wo ich möchte, dass Gott ganz tief in mir wirkt.
żeby przejrzał moje myśli, moje serce. Dass er durch meine Gedanken durchguckt und mal durchschaut durch mein Herz. Moje intencje, moje zamiary. Meine Intention, meine Beweggründe. Moją miłość do Niego, do moich najbliższych. Meine Liebe zu ihm oder zu meinen Nächsten. I by pokazał mi, czy idę właściwą drogą. Und mir auch zeigt, ob ich den richtigen Weg gehe. I to są te trzy punkty, z którymi chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Und das sind die drei Punkte, die ich heute mit euch teilen wollte. Zapraszam wszystkich do tego, byśmy wspólnie zakończyli modlitwą do rozważania. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir jetzt gemeinsam diese Zeit mit einem Gebet beenden. Panie nasz i Boże. Unser Herr und Gott. Ty, który jesteś ponad wszystko i wszystko trzymasz w swoich rękach. Du, der du alles in deinen Händen hältst. Ty widzisz, w jakim czasie żyjemy. Du siehst, in was für einer Zeit wir leben. Widzisz też te nieszczęścia, które są naokoło nas. Du siehst auch das Unglück, was uns herum ist. I prosimy Cię, byś przemawiał do nas. Und wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst. Byś obudził to, co jest martwe, umarłe. Dass du das aufwächst, was in uns vielleicht abgestorben ist. I żebyś uśmiercił to, co jest złe. Aber dass du auch das aus unserem Leben entfernst, was falsch ist und schlecht ist. Byś prowadził nas drogą. Dass du uns auf dem richtigen Weg führst. Do miejsca, które przygotowałeś dla nas wszystkich. An den Ort, den du für uns alle vorbereitet hast. Gdzie nie będzie chorób. Wo es keine Krankheit gibt. Śmierci. Kein Tod gibt. Płaczu. Und keine Tränen gibt. Żadnego nieszczęścia. Und kein Unglück. Bo dlatego ofiarowałeś, po to ofiarowałeś swojego Syna, by nas tam przyprowadzić. Weil deswegen dein Sohn für uns gestorben ist, um uns dorthin zu bringen. W imieniu Jezusa Chrystusa. In Jesus Namen. Prosimy Cię o to. Bitten wir dich darum. Amen. Amen.